Cześć, to jest Ranekowin. Wam pokażę przystanek kolejowy Zakrzewo Złotowskie. Zaczynamy od prezentacji. Mamy budynek dworca, który jest zamknięty. Tu jest nieczynna część dworca. Tu wam pokażę dobrej jakości, bo żeby tam wymiary wszystko. Proszę zobaczyć. Tu będzie doskonale widoczne. Piec kaflowy, typowy PRL. Lubię piece kaflowe, co ciekawe. Zakrzewo Złotowskie jest położone w powiecie złotowskim, w gminie Złotów, w gminie Zakrzewo Złotowskie. Patrzcie, jaki piękny placek zrobili przed dworcem. Parking, to jest ogromny plus. O, nielegalne przechodzenie. Przejdziemy sobie na rampę Blues Express. I, o, jaki słynny będzie Blues Express. Muszę zdjęcie zrobić na bazę kolejową. Ale rampa do nieczynnego peronu. Jestem hardkorem, czy nie jestem? Dobra. Jestem hardkorem. Dobra, z rampy wyskoczyłem. Dobra. Przekładnia. Zabytkowa. Rampa. Tablica z nazwą stacji. Tu była przy budowce dawniej nastawnia. Pewnie ZZ. Tu macie szlak na Piłę i najbliższa stacja to Złotów, a tu szlak na Chojnicę i najbliższa stacja w tamtą stronę to Lipka Krańska, co się pojawiła. Rozkład jazdy bardzo średni. Rozkład, informacje o lampy gaszą o godzinie 19:57. A zapalają godzinie 6:08. Przebudóweczka. Tam są tory, semafory, zdemontowali jakieś mieszkanie, wsejaki na rowery. No, przyzwoita ta stacyjka, powiem tak. Mini stacyjka, kiedyś tu był. O, ktoś tu ma ogródek po drugiej stronie torów i sobie przejście zrobi przez tory. No to był krótki film ze stacji Zakrzewo Złotowskie. Dziękuję za obejrzenie, trzymaj go, nie pacha.